Cześć Boże, witam Was serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to świadectwo. Świadectwo w przestrzeni ewangelizacyjnej odgrywa bardzo ważną rolę, ale zastanowiło mnie dzisiaj to, że Jezus nie daje sam o sobie świadectwa, tylko prosi, by to świadectwo wydał Ojciec. O wiele bardziej skuteczniejszym świadectwem jest to, w którym ktoś o wiele skuteczniejsze świadectwo jest to, w którym ktoś o nas mówi, a nie my sami o sobie. Często na naszych spotkaniach jakichś ewangelizacyjnych, rekolekcja i tak dalej, zaprasza się kogoś ze świadectwem i on mówi tak naprawdę o sobie. Myślę, że o wiele mocniejszym świadectwem byłoby, gdyby zapraszać innych, by mówili o nas. To by było mocne, tak jak mocnym jest świadectwo Ojca o Jezusie. Kochani, w liście Patris Corde papież Franciszek mówi o takiej tradycji Kościoła, w której słowa Faraona z Księgi Rodzaju, które wypowiedział o Józefie Egipskim, czyli tym synu Jakuba sprzedanym do Egiptu, któremu w zarząd dano spichlerze, gdy Egipcjanie głodując przychodzili do Faraona, Faraon mówił: idźcie do Józefa, on wam pomoże. Papież Franciszek w liście Patris Corde mówi, że te słowa Kościół zawsze odnosił do Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kiedy miał problemy, to Kościół mówił, idźmy do Józefa, on nam pomoże. Tak sobie myślę, gdyby wokół nas ludzie, którzy nas znają, widzieli kogoś w potrzebie i powiedzieli w ten sam sposób o nas: idźcie do Michała, idźcie do Piotra, do Teresy, do Krystyny, ona wam pomoże, to by było najpiękniejsze świadectwo. Żyjmy tak, abyśmy nie musieli sami o sobie dawać świadectwa, ale by to świadectwo dawali inni. Niech nas błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.